Cześć, witam serdecznie w takim ostatnim podsumowującym odcinku tą serię LEGO Star Wars LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Ja tutaj zrobię kontynuuj grę. I co jest po zakończeniu gry? Znaczy tak, tutaj na końcu odcinka będą jeszcze napisy końcowe, czyli co się dzieje, gdy przejdziemy ostatni film, dziewiątą część. Znaczy, nie wiem, jakby było, gdybym na przykład kończył na. Pewnie by było, gdybym kończył na przykład tutaj, jako ostatnią część bym przechodził tą, to pewnie po przejściu wszystkich dziewięciu uruchamiają się napisy, które będą na końcu tego filmu. I w tym momencie mamy też otwartą tutaj galaktyczną swobodę. Galaktyczną swobodę. Galaktyczna gra swobodna. Jak będę przejeżdżał te różne planety, to tam widać, że na przykład o, nieznane regiony 0%. Wyspa ze świątynią. Wybierz planetę i zacznij odkrywać. W każdym razie po przejściu wszystkich dziewięciu części, tej części fabularnej, uruchamia się nam opcja, że właśnie możemy zwiedzać te planety. Ja spędziłem w grze, myślę, że około 12 godzin, może 9. Dobrze, teraz będę w każdym bądź razie przeleciałem przez tą grę. Co to jest? Można wybrać statek? Przeleciałem przez tą grę. W ogóle nie byłem w tych miejscach, gdzie tu są okręty flagowe, mikrostatki. Tak jak mówię, 13 godzin za mną. Każdą na dole jest, ile mam zebranych tych monet? 1 480 000, ale to nie, że specjalnie nie zbierałem tak samo te klocki, tylko po prostu szedłem fabularnie od checkpointu do checkpointu i tyle tego się udało uzbierać. Tutaj są właśnie te statki, które widzę, można kupić. A że mam dużo tych monet, to można kupić taki statek i go przywołać, odlecieć nim. Teraz prawdopodobnie będę nim. Aha, ten przyleciał inny, dobra, ten, który kupię. Także tu otwierają się całkiem nowe możliwości, czy nowe możliwości. Jeszcze się można pobawić, bo tyle jest statków do odblokowania. I na pewno będę wracał tutaj sobie na spokojnie do tej gry. Korweta, ale tu na górze jeszcze są. Czemu tu jeszcze coś się świeci? A, bo tu jeszcze są. I jeszcze coś na dole. Patrzcie, ile tu jest statków do zdobycia. Tak jak mówię, ja jestem dopiero po przejściu tej części fabularnej. I to jest 13 godzin. Myślę, że tutaj jest spokojnie jeszcze. Okręty flagowe, tu jest 0 z 9, 0 z 45. To pewnie można jeszcze pozdobywać informacje. Informacje chyba zbierz mini zestawy na poziomie, aby taki statek odblokować. Więc to jest olbrzymia jeszcze opcja. Czemu na górze nie mogę R1 przesuwać? Albo trzeba chyba tak. Zamknij. A co jest tutaj? Tutaj jest chyba. Nic tutaj. R1 nie działa w tym momencie. No dobra, w każdym bądź razie, podsumowując, powiem tylko tyle, że gra jest to gra. O, tutaj różne questy poboczne, których nie robiłem. Żadnego questa nie robiłem, tak jak mówię. To wszystko przy podejściu, że to jest. Że i szedłem tylko fabularnie. Bo tutaj jest jeszcze mapa. O, tu już R1 działa. I te wszystkie postacie tutaj do kupienia chyba, tak? Chewbacca. Czy po prostu do wybrania. Ale chciałem mieć też na kanale nagrane to w ten sposób. Tutaj
Ja myślę, że tutaj jeszcze jest, patrzcie, ja tego w ogóle nie przechodziłem. Nie przechodziłem też dlatego, że miałem taki poziom misje poboczne. 0 ze 140 łamigłówki, tylko jedną z 765. Więc nawet nie mogę się wypowiadać na temat gry. Części, ile procent zostało przejdzione. Zawsze miałem z tym problem. Skończone, ukończone, może tak. Podstawy tutaj nie wchodziłem, nic z tego nie czytałem. Patrzcie, ile tu jest rzeczy jeszcze do zobaczenia, do zrobienia. W każdym razie dla mnie istotne było, żeby był, tak jak zrobiłem, taki fabularnie te wszystkie filmy nagrane, a to był element misji, że trzeba tam wejść. Fabularnie, bo zawsze można sobie wrócić do takiego filmu. On jest tam humorystycznie pokazany, ale jednak ta fabuła Gwiezdnych Wojen jest zachowana. Czyli te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, tu w tych filmikach małych, krótkich, miały miejsce. Taki filmik, ten ostatnia część, 9, 26 minut chyba zajmowała, więc dość długo było. Ale pomyślałem sobie, że super, jakby na przykład były takie bajki, taki serial zrobili na podstawie tych wszystkich filmików. Miałoby to 10 odcinków, mało, ale każdy, kto nie oglądał Gwiezdnych Wojen, mógłby sobie w ten sposób poznać historię Gwiezdnych Wojen. Na przykład moja córka w ogóle nie orientuje się w Gwiezdnych Wojnach i myślę, że tacy młodzi odbiorcy mogliby sobie obejrzeć taki krótki, szybki odcinek, zobaczyć, jak to wygląda tak w sposób humorystyczny, poznać historię, a później na przykład obejrzeć prawdziwy film. No i istotne jest też to, że, znaczy istotne, moim zdaniem tak to się też zaczęło, że zaczynasz oglądać od czwartej części, czwartej, piątej, szóstej, bo potem jest to takie zaskoczenie, kiedy dowiadujesz się, że Darth Vader jest ojcem Luke'a, że Leia to jest jego siostra. I bardziej się orientuje to w tych częściach na początku. Tutaj też było miejsce, do którego się wskakiwało w fabule. Niż jak ktoś zaczyna od pierwszej części i to chyba nie ma potem takiego elementu zaskoczenia, że o, to jest ojciec Luke'a. Myślę, że to jest gra dla każdego, tak jak mówię, dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. To jest pozycja normalnie, pozycja... O, tu jeszcze jest jakaś wioska. Pozycja obowiązkowa. Ale no jest... nie jest trudna, jest taka właśnie bardziej dla dzieci. Tutaj pewnie też jakieś zadanie poboczne, znajdź coś. No i wszystko jest zrobione właśnie w takiej stylizacji Lego. I myślę, że tak jak pokazywałem, ile rzeczy tutaj jeszcze nie widziałem, nie zrobiłem i ja tylko mogę ocenić to na poziomie, nie wiem, odwzorowania do filmu. Mi bardzo się to podobało osobiście, jak to było odwzorowane z filmem, te wszystkie humorystyczne wstawki też super. I ten lektor, znaczy nawet nie lektor, tylko dubbing też dobrze zrobiony, jak dla mnie, moim zdaniem. Yoda, który tym swoim charakterystycznym głosem się wypowiadał, Czubaka, który tam po swojemu wydawał dźwięki. Wszyscy, jak dla mnie, super odwzorowani i ja nie żałuję, że zagrałem w tą grę, że ją przeszedłem. Przeszedłem fabularnie, bo całkowicie nie przeszedłem tych wszystkich rzeczy obok, ale to tylko powoduje, że będę mógł sobie od czasu do czasu przyjść, pozbierać resztę statków, tak po prostu pograć dla spokojności statków, tych questów pobocznych, bo tutaj jest, mówię, dużo jeszcze miejsc, tutaj jest siatka do rzucenia, można się wspiąć, dużo miejsc do zobaczenia, do zwiedzenia, a zobaczymy jeszcze, jak polecę statkiem, co to się stanie, jak to się stanie, czy gdzie, o właśnie, wejdź i fajnie, bo no, to są różne takie, ono tu na przykład jest wyświetl, aha, jeszcze jest wyświetl mapę. Czy są jeszcze miejsca, znaczy tu akurat na tej planecie byłem, w części fabularnej, zaraz zobaczymy, czy będę tutaj, czy pojawi się statek? Tak, pojawi się też statek, więc no, tych statków jest też cała masa, więc to też super, że można sobie tak urozmaicić to wszystko.
Tu też za bardzo nie latałem i nie strzelałem się z tymi statkami. Bitwa kosmiczna, dołączono do starcia, proszę bardzo. Dwie frakcje strzelają się w walce i ten obrót taki, że można to w ten sposób robić. I tak, i tak. I to jest naprawdę wszystko fajnie zrobione, świetnie zrobione. Gram na tym łatwiejszym poziomie, ciekawe co się stanie, jak nie wiem, pokonam wszystkich. Po ataku, chłopaki. Tych moc będzie z nami, ale już chyba przegrywamy. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale czekaj, rozwalimy, nie będziemy się wynosić. No jest trochę taki chaos, ale... R1 już tam jeden za mną leciał. Boom. Jeszcze czerwona strzałka nam wskazuje, gdzie tam jest jeszcze jakiś... I fire. Ruch oporu wygrał. Tak jest. W każdym razie tu mamy coś na przykład do rozwalenia. Możemy przyspieszyć trochę doładowanie. Kyberkometa. Boom. 1 462 i znowu jakiś klocek z dopyty. Tu znowu jakaś powietrzna walka, tu powietrzna walka, więc tu można sobie odkryć te powietrzne walki. Także naprawdę super sprawa. Przestrzeniaku. Nie trzeba tam lecieć, bo wystarczy zrobić tak, cyk, i czy na pewno chcesz płacić do przestrzeniaku? Tak, i teraz hyper przez ta skok w skok. To było tak jakoś skok na przestrzeń. Tak to się chyba nazywało. No i w każdej chwili możesz zmienić statek, możesz tu polatać. To naprawdę jest ogrom tutaj rzeczy do zrobienia. O, i już inna planeta. I pyk. Wioska Taunon. Osada nie ma, proszę bardzo. Tu coś jeszcze jest ukrytego. Mogę podlecieć, zobaczyć co to jest. No, pyś. Boss taki? Fulminatrix. Kurczę, naprawdę, tu jestem. Wyścig z czasem, proszę bardzo. Nie będę tego zaczynał, ale to jest tylko przejmowanie okrętów flagowych. Przejmij okręt flagowy w zielonej sferze, aby zdobyć go dla siebie. Proszę bardzo. To jest, to ja po prostu przeszedłem, nie wiem ile procent gry, 20% gry chyba przeszedłem, tak to gdzieś tam było zaznaczone. No i tu, tak jak pokazane, jest tyle jeszcze rzeczy można zdobyć, postaci i w ogóle, nie, chyba będę sobie to tam gdzieś w międzyczasie przechodził, zbierał, bo Gwiezdne Wojny są mi bliskie. I w tym momencie jeszcze tylko napisy końcowe z ciekawą muzyką przez chwilę puszczę i tą serię w tym momencie kończę, a myślę, że będę tu od czasu do czasu wracał, żeby pozdobywać te wszystkie okręty flagowe, patrzcie, 9 okrętów flagowych do zdobycia. Mikrostatki jeszcze są do zdobycia, trzeba pozbierać części, mini zestawy. Tu jest chyba jakiś jeden po prostu z 5 zebranych i to pozbierasz i odblokowujesz, a tych mikrostatków jest 45. Tu jeszcze brakuje mi 1/3 statków gwiezdnych, więc też jest sporo. Atmosferyczny lądownik, informacje. Nie znaleziono plotki, więc trzeba też pochodzić. No, tu na 100% przejść całą grę, to naprawdę nie wiem ile, 100 godzin. Mi to zajęło 15, czyli przejście fabuły, ale ja biegłem przez tą grę, można powiedzieć, że biegłem przez tą grę, przez fabularnie, przez ten croissant. Przestrzeń croissant, tak chyba. Przenosisz się na PS5, to jak widać sprawnie wszystko działa. No to nie jest jakoś w jedną sekundę, ale w miarę szybko. Pyk, pyk. Tak jak mówię, jak ktoś jest fanem LEGO, ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, to ja szczerze polecam kupić. Kupić i grać, grać, grać. Dobra, tu kończę przy tej pięknej planecie i do usłyszenia w kolejnych seriach. A teraz jeszcze napisy końcowe.